Witam Was tutaj, cześć Zanusz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek, bo już 12 z tramwaj, kierunek Winnica. Jeżeli dzisiaj mój głos trochę inaczej brzmi, to dlatego, że jestem trochę chory. W sensie, tam jakiś katar mi wszedł, więc tak to wygląda. Dziś mamy pierwszy odcinek ze specjala z 1000 subskrypcji z Jakubem Cykutem, co oznacza jednoznacznie, iż się z nim łączymy. Znajduje się właśnie gdzieś tam na Winnicy. Halo, halo. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Cykut. Znajdujemy się dzisiaj na Winnicy. Ulica Światowida ostatnio została wylana asfaltem. Zachodnia część tej ulicy powoli powstaje. Pojawiają się tam chodniki, ścieżki rowerowe oraz sama jezdnia. Dostęp do biblioteki został zachowany. Górka jest malowana i niedługo przyjmie ostateczną formę. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Cykut. No i dokładnie tak jak Cykut powiedział, trochę się tu pozmieniało. Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że właściwie no od ostatniego miesiąca to dużo się nie zmieniło, to jednak. Jednak trochę się zmieniło. Zacznijmy sobie od ulicy Światowida, a konkretniej od jezdni. No tutaj zawsze mam problem z nazwaniem jej. No to jest ten odcinek, w którym mamy faktycznie dwie jezdnie, a konkretnie to jest jezdnia zachodnia. Nie wiem, czy pamiętacie, ostatnio w tym rejonie ruch odbywał się po stronie wschodniej, a teraz po stronie zachodniej w końcu został wylany asfalt. To był ten element tam frezowania i innych rzeczy, o których mówił właśnie Cykut, że, znaczy nie wiem, czy mówił w sumie, ale mówił chyba o tym, że miało być tutaj wymiana nawierzchni i zatrzymanie ruchu w weekend, autobusów i tak dalej, całkowicie zamknięcie ulicy Światowida w tym odcinku. I jest już to uruchomione, normalnie wszystko działa. Faktycznie jest nowy asfalt, tam się pojawił. Co prawda to nie jest jeszcze ostatnia warstwa, to z tego co mi się wydaje to jest pierwsza warstwa. No to całkiem nieźle to wygląda. Sądzę, że teraz właśnie widzicie, jak wygląda nasza ulica Światowida w tym rejonie. Całkiem nieźle to wygląda. I przy okazji, jak jesteśmy tutaj cały czas, nie pojawiło się nam nasze tutaj skrzyżowanie. Właściwie przejście dla pieszych. Przejście dla pieszych i chyba rowerów też. Nie wiem, jeszcze nie widziałem do końca tego przejścia dla pieszych, jak powstanie. Tak czy siak, nie powstało jeszcze ono na wysokości ulicy Grzymalitów. Prawdopodobnie niedługo powstanie. Jestem ciekawy, czy tam będzie sygnalizacja świetna, ale raczej wątpię, bo przy tak dużym skrzyżowaniu to raczej na pewno będzie. I to chyba tyle z tej części. Nie ma jeszcze trawki, trawka jeszcze tutaj nie wyrosła. To też na minus, ale w większości rejonów już faktycznie powoli trawa zaczyna kwitnąć. Nie mamy też asfaltu na ścieżce rowerowej po stronie zachodniej naszej ulicy Światowida. To minus, ale jeszcze powiedzmy, że poczekamy. Chodnik się tam też już powoli pojawia. Miejmy nadzieję, że już niedługo ten chodnik zostanie uruchomiony, bo jest to trochę problematyczne. I te przejście dla pieszych też na pewno byłoby dobrze, gdyby już się w końcu uruchomili. No i nie mówiąc już o drugiej warstwie asfaltu na całym inwestycji, ale nie rozpędzajmy się aż tak bardzo. Jak wygląda sytuacja, przejdziemy sobie dzisiaj tak trochę nie po kolei, na naszym torowisku po drugiej stronie naszego skrzyżowania, o którym za chwilę będę mówić, przy którym jest przystanek Leśnej Polanki, znaczy Leśnej Polanki Grzymalitów pewnie się będzie nazywać, zobaczymy jeszcze. Tak czy siak, co ważne, to tam jest strasznie zielono. Nie wiem, czy dużo macie tam zdjęć tego akurat obszaru. Ja wam mogę powiedzieć z moich zdjęć, że jest tam strasznie naprawdę zielone torowisko. Bardzo to ładnie wygląda. Nawet jest dosyć ładnie podcięta, w sensie jeszcze nie była po prostu ścina, bo dopiero zaczęła rosnąć. To dobrze, że nie jest jeszcze duża, bo jakby była duża, to ja bym już tam znowu miał problem z pyłkami. Na szczęście tego problemu tutaj nie miałem. Także to jest na dobry plus. Sipy wszędzie są rozstawione na przystankach w tym rejonie, więc tam ogólnie na tym odcinku całkiem nieźle. To jest asfaltowa ścieżka rowerowa, jest już wydana po dwóch stronach. Nie jestem przekonany, czy to jest druga warstwa, a raczej wątpię. I na większości inwestycji, jak mówiłem, brakuje drugiej warstwy asfaltu, pomijając wszystkie torowiska, gdzie jest już wszystko mniej więcej zrobione. Także tak to mniej więcej z tej strony wygląda. Ponadto jeszcze jedna ciekawostka, nie wiem, czy tam możecie zobaczyć na zdjęciu. Po drugiej stronie naszego całego węzła, wracając do ulicy Światowida i pętli Nowodwory, kawałek za pętlą Nowodwory, nasze torowisko jeszcze było wybudowane bezpośrednio z naszym tramwajem na Nowodwory. I w tym rejonie jest ściągnięte uziemienie naszego całego kabla od napięcia do jednej z szyn. Także coś tam ciekawego, ale tamte rowery to są jeszcze trochę zapuszczone, więc no cóż. Miejmy nadzieję, że niedługo to się zmieni. Ale wracając do naszej części przy naszym skrzyżowaniu. Jak wygląda nasze skrzyżowanie? No ogólnie całkiem nieźle, chociaż tam według mnie chyba najmniej się zmieniło.
Pomijając oczywiście zieloną tatawę, która się pojawia w niektórych miejscach, to tak, żadnego nowego asfaltu tutaj nie mamy, poza oczywiście asfaltem po tej nowej jezdni stronie. Jedyny faktycznie nowy asfalt, który się najbardziej rzuca w oczy, a właściwie nie asfalt, to jest ta wysepka, która się pojawiła. Wysepka do tutaj naszego prawoskrętu, bezpośrednio z ulicy naszej Dzierżgońskiej na, do Światowida. Jest taki ładny tutaj prawoskręt, dosyć zrobiony. Bezpośrednio pewnie będziemy mieć tam strzałkę i tak dalej. Ładnie go zrobili tutaj, to mi się podoba. Ta wysepka, jeżeli na niej będzie trawa, to mi się spodoba, jeśli nie, będzie tam chodnik, no to przeżyję. Bardziej to w ten sposób będę opisywać, ale ogólnie całkiem nieźle. Górka. To jest coś, o czym mówię na pewno sykut, a mianowicie jest aktualnie malowana. Ale mało tego, są tam przyczepione takie specjalne jakieś warstwy, nie wiem dokładnie co to jest, nie znam się na tym. Zresztą mogliście zobaczyć w niektórych odcinkach, że faktycznie na wszystkim to ja się nie znam, nie jestem osobą wszechwiedzącą. Tak czy siak, tam się faktycznie jest malowanie tej ściany i niedługo będą przyczepione pewnie jakieś płyty lub inne rzeczy i będzie to o wiele lepiej wyglądać. Chociaż jeszcze, że powiedziawszy, bym był poza tym, żeby tam jakieś właśnie płyty przyczepić, a na tym później z naszej szkoły 154 jakieś osoby, dzieci puścić, żeby narysowały jakieś swoje rysunki i by to całkiem ładnie wyglądało, w ogóle futurystycznie i tak dalej. I byłoby widać, że jest obok szkoła. To by było dosyć ciekawe podejście. Może ZTM rozważycie taką propozycję? Czy tam bardziej tramwaje? Nie no, wątpię. Ale byłoby to dosyć ciekawe. I jeszcze jedna zmiana na tym skrzyżowaniu to jest to, że faktycznie trochę lepiej są poukładane pasy. Żółte tymczasowe organizacje ruchu. Lepiej według mnie je teraz widać. Tak mi się wydaje, że po tym frezowaniu lepiej trochę je namalowali. Także tyle z tego skrzyżowania. Wracamy, a właściwie lecimy sobie bezpośrednio naszej pętli autobusowej, najpierw Winnica. Na pętli autobusowej raczej się dużo nie zmieniło. Znaczy, tak, asfalt jest, był. Jest zielono, było zielono. Także tak to wygląda, ale mamy coś nowego. A mianowicie na pewno tutaj będzie nasza ekspedycja, czyli pomieszczenie techniczne, w którym nasze osoby, które jeżdżą autobusami, mogą pójść do toalety, usiąść sobie, podlądować telefon i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, mogą tam sobie też zrobić jedzenie. Takie same mamy na przykład przy tramwajach na osiedlu Łódczewska, które jest aktualnie nieczynne. Tak czy siak, ważne jest to, że ta ekspedycja będzie się znajdować na środku, ale na razie jeszcze takiego budynku nie ma. I jestem bardzo ciekawy, czy ta ekspedycja powstanie już po faktycznym oddaniu i będzie je stawiać samemu właśnie MZA lub ZTM, zobaczymy. Możliwe, że tak to będzie, że trochę będzie to opóźnione. Nie wiem, jak do tego się ustosunkować. Ogólnie na razie tam widzę, że to będzie niedługo w tym miejscu. I też brakuje tam jeszcze jednego fragmentu chodnika. W niektórych miejscach jeszcze właśnie chodników też brakuje. Także no to poczekamy na to. I niedługo pewnie się pojawi. No dobrze, jeszcze obok mamy taką ciekawą ulicę, właściwie ścieżkę zawodową. Jest dosyć ciekawie zrobiona, bo tam jest bezpośrednio będzie przystanek autobusowy, a za nim jest ścieżka zawodowa, a później schodnik. Jednakże na tej ścieżce zawodowej ona jest otoczona takim malutkim, wąziutkim pasem zieleni. I powiem wam, że naprawdę całkiem ładnie to wygląda, futurystycznie jestem za tym. Jeżeli takie właśnie fragmenty zieleni będziecie tutaj wsadzać, a faktycznie ta zieleni jest strasznie zielona, to mi się to podoba. No ale dobrze, już bez zbędnego przyciągania, chodźmy na naszą pętlę bambajową. Co tam się zmieniło? Głównie zielono. Znaczy całe zielone totowisko tutaj już zakwitło. W większości rejonów chyba już jest w całości posadzone po tej części, chyba przy pętli to raczej nawet w 100% wydaje mi się. I to bardzo ładnie wygląda. Cały nasz tutaj zakręt wygląda całkiem nieźle, o tu jeszcze będzie ciekawostka właśnie o tym. Więc to dobrze wygląda. Ponadto widać, że jest już przygotowanie do postawienia nowych słupków. Faktycznie, gdzie będą później jakieś barierki i tak dalej od tramwajów, żeby faktycznie tam nie wchodzić w tramwaj. No cóż, może byśmy nie chcieli tam jednak nie wejść. Tak czy siak, wygląda to bardzo ładnie. Nasza ta kostka, którą widzieliśmy, z tego co usłyszałem tam z komentarzy, to raczej to nie jest parking, nie będzie to nasza kostka po środku. Prawdopodobnie to jest tylko i wyłącznie, żeby nam woda jakoś tam lepiej wchodziła w grunt. Nie wiem, nie znam się, ale to wygląda bardziej jak parking. Będę i tak się spierać z tym, że to wygląda jak parking. No bo mogli zrobić jakieś tutaj odprowadzenie tej wody i zrobić zielone. Jakiś plac zabaw, cokolwiek, naprawdę. Mogliście to, jest tyle możliwości, lepiej, żeby to zagospodarować. Zaczynając właśnie od placu zabaw, czy jakiegoś skateparku,
Na pewno tutaj mieszkańcy okolicy by się tym nie pogodzili, jakby coś takiego się tutaj nawet pojawiło. A placów zabaw nigdy za mało, albo jakieś sklepy pośrodku, kafejki, kawiarenki, park czy coś. No śmiało zatem, no. Naprawdę, można tutaj fantazyjne rzeczy dopodobić. Albo na przykład pozostałe dwa pedony tramwajowe, których nie wybudowaliście, nie wiadomo czemu. No tak czy siak, tak to wygląda. No a nasza dalsza tam część, gdzie nasze bambaje będą zawracać, oczywiście mam na myśli dwójkę. To tak, tam przy kozły są trochę bardziej zasypane, ładniej wyglądają tam szyny, a były pomalowane ostatnio. No i to tyle właściwie przy nich. A, no i te betony, które są poustawione z tyłu za całą inwestycją. Cały czas stoją w tym samym miejscu i ładnie biało się świecą. Nie wiadomo, kiedy to będzie dalej budowane. Nie wiemy nic na temat dalszej części na Białękę. Cały czas czekam na oficjalną informację od tramwajów, do nich napisałem. Nie, więc jeśli coś, to w następnym miesiącu wam powiem. W następnym miesiącu, nie wiem, jakoś też pewnie w połowie czerwca się pojawi kolejny odcinek. Z winnicy oczywiście, teraz to już te spokojnie odcinki będą się pojawiać. I prawdopodobnie to może nawet będzie ostatni odcinek z winnicy, bo jakoś koło czerwca, lipca mają to otworzyć. A z tego co ja widzę tutaj na całej inwestycji, to są już do tego dosyć naprawdę blisko. Nie ma jeszcze wiatr przystankowych, części chodników, ale to naprawdę jest kwestia miesiąca i oni będą już właściwie gotowi. A, nie powiedziałem o czymś ważnym, to jest, że latarnie nasze na prawie całej inwestycji są już z światłami i LED. Światłami, nie wiem czy LED, ale już pojawiły się faktycznie nasze lampy. Także tak to wygląda. A teraz na koniec oczywiście musi być ciekawostka. Fragment ulicy Dionizosa nie zostanie wybudowany po ukończeniu całej inwestycji. Dlaczego? Ponieważ znajduje się na terenie prywatnym, na którym podobno ma powstać galeria handlowa. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, pełen nadziei, Jakub Sykut. Także dokładnie, ja jestem bardzo ciekawy, jak ta galeria tutaj będzie wyglądać i czy faktycznie powstanie, bo wiemy, jak to jest z zapowiedziami deweloperów. Mówią jedno, a robią drugie, więc jeśli nie pojawi się ta galeria, albo nie zacznie się chociaż budowa jej w przeciągu najbliższego pół roku, to będzie tak samo jak z naszym wiaduktem ulicy Tunelowej przy Warszawie Zachodniej. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I ostatnia wiadomość od Sykuta. Skoro to jest tydzień z Sykutem, to oczywiście jest przesłanie. Jakby coś, czekamy na te komentarze. Prawdopodobnie do soboty, bo w sobotę będziemy nagrywać odpowiedź na nie wszystkie. Dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeżeli macie pytania do mnie, do mojej osoby, napiszcie komentarz o treści Sykut i pytanie. Ja odpowiem na nie, na te pytania w osobnym materiale. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że będziecie jakieś komentarze ciekawe pisać. No i co tu dużo nie mówić. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro zobaczymy się prawdopodobnie albo znowu, najprawdopodobniej na targówku i niekoniecznie w metrze. Cześć!